1918 roku Polska odzyskała niepodległość, utworzono II Rzeczpospolitą. Co jednak wie o niej przeciętny Polak? Z reguły zaskakująco niewiele, jakaś tam wojna z bolszewikami i przegrana wojna z Niemcami. W większości ludzie pamiętają tylko te dwie rzeczy, a niestety wydaje się, że coraz częściej ludzie w pamięci mają jedynie porażkę w wojnie obronnej z 1939 roku. Dlatego też w tym filmie przekażę wam dorobek II Rzeczypospolitej. Każdy Polak powinien wiedzieć, na co nas stać, gdy daje się nam możliwość i nie podcina skrzydeł. A stać nas na naprawdę bardzo wiele. Zaraz po odzyskaniu niepodległości zdano sobie sprawę, że nasze koleje nie wyglądają zbyt kolorowo. Możecie mi wierzyć lub nie, ale w naszej historii był moment, kiedy koleje działały gorzej niż obecnie. W wyniku Wielkiej Wojny zniszczeniu uległo 40% mostów, 63% dworców czy 50% warsztatów kolejowych. Co więcej, zaborcy byli na tyle hojni, że wywieźli większość jeżdżących składów. Co więcej, był problem z różnicami w szerokościach torów. Rosjanie mieli szersze linie kolejowe niż Niemcy, z kolei Austriacy upodobali sobie ruch lewostronny. Cały ten bałagan należało jak najszybciej ogarnąć i udało się to zaskakująco szybko. Ostatecznie przed II wojną światową udało się stworzyć szybkie, nowoczesne i punktualne koleje. Zegarki w tamtym czasie ustawiało się według rozkładów jazdy, a same pociągi ustanowiły do dziś niepobite rekordy prędkości na trasach Katowice-Kraków, Kraków-Łódź czy Kraków-Zakopane. Kolejna była budowa Gdyni. Polska w wyniku Traktatu Wersalskiego co prawda otrzymała dostęp do morza, jednak nie otrzymaliśmy żadnego portu, gdyż Gdańsk został wolnym miastem. W niewielkiej miejscowości na Pomorzu w ciągu niespełna 20 lat udało się zbudować największy port przeładunkowy nad całym Bałtykiem, przez który przechodziło więcej towarów niż przez porty w Gdańsku czy jakikolwiek port w Szwecji. Głównym jego twórcą był inżynier i późniejszy minister Eugeniusz Kwiatkowski. Miasto było naszą dumą narodową, nazywaną też polskim oknem na świat. Gdynia była pięknym i nowoczesnym miastem, a żeby zobrazować, jak szybko się rozwijała, można wspomnieć, że w 1936 roku liczyła 83 000 mieszkańców, a 3 lata później, w 1939, liczba ta wynosiła już 127 000 osób. Kiedy myślimy o polskim przemyśle, od razu myślimy o tym, co popełnił PRL, a co dziś upada, przynosząc olbrzymie straty. Jednak nie zawsze tak było. W 1936 roku minister Eugeniusz Kwiatkowski, wspominany już wcześniej ojciec Gdyni, zaproponował utworzenie planu czteroletniego. Skutkiem realizacji planu było powstanie zakładów przemysłu zbrojeniowego, lotniczego, chemicznego, otwarcie hut, walcowni i zakładów produkcji gumy i kauczuku. Głównymi miejscami realizacji planu były Centralny Okręg Przemysłowy, Gdynia oraz Warszawski Okręg Przemysłowy. Budowę 80% inwestycji zakończono już po 3 latach, w 1939 roku. Dziś zapomniany jest również nasz dorobek kulturowy. Niestety wiele ówczesnych filmów czy utworów muzycznych przepadło w wyniku wojny, czy to w nalotach, czy w wyniku działań władz niemieckich, a później komunistycznych. Zapewne znane są wam dzieła literackie Juliana Tuwima, Leopolda Staffa czy Stefana Żeromskiego. Te doskonale znamy ze szkół. Każdy też zapewne zna ten utwór Jana Kiepury. Blondynki, jak wszystkie was dziewczynki, całować chcę. Być może kojarzycie też ten utwór Mieczysława Foga. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Możecie również znać ten fragment filmu z Eugeniuszem Bodo w roli głównej. Moja niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich cień. No i prawdy była blisko, ale wtem jest właśnie w sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk. Już taki jestem zimny rank. I dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. W ciągu kilku lat okazało się, że w naszym kraju jest cała masa utalentowanych muzyków i aktorów, którzy byli rozpoznawalni nie tylko w Polsce, ale dawali również występy za granicą, jak Jan Kiepura. Z innych ważnych dokonań myślę, że warto wspomnieć o Stanisławie Skarżyńskim, pułkowniku Wojska Polskiego, kawalerze orderu Virtuti Militari, który jako pierwszy Polak przeleciał przez Atlantyk. Co ciekawe, zrobił to samolotem polskiej produkcji i co więcej, pobił światowy rekord odległości lotu. Na koniec chciałbym powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, że żadnego z tych tematów nie rozwinąłem dostatecznie, a wiele spraw pominąłem. Moim celem było jednak pokazanie niektórym malkontentom, że przedwojenna Polska była wspaniałym, szybko rozwijającym się krajem, który odnosił sukcesy na wielu polach. Historia dwudziestolecia to nie tylko bitwa warszawska i przegrana wojna obronna, a jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze osiągnęliśmy przed II wojną i co mogliśmy osiągnąć, to subskrybujcie nasz kanał, bo ten temat poruszymy jeszcze nie raz.